Salam alejkum, cześć i czołem, kochani. No chciałam usiąść tak, żeby było widać morze. Nie wiem, nie widzicie chyba morza, ale widać palmy i piękny kolor nieba. Także mam nadzieję, że sprawię Wam przynajmniej tym tłem za mną radość trochę i przekażę trochę pozytywnej energii i słoneczka. Mam taką nadzieję, że tak to uznacie i tak moje intencje odbierzecie, że chcę się z Wami dzielić radością, a nie wychwalać, przechwalać. Powiem Wam, że dzisiaj miałam wspaniały dzień, alhamdulillah, kolejny na naszym urlopie. Dzisiaj snurkowaliśmy. Miałyśmy okazję widzieć żółwie wodne i krowę morską, więc było super. Poznałyśmy znowu cudownych ludzi. Wczoraj byliśmy w Luksorze, dzisiaj właśnie pół dnia na statku, teraz jest po 15 i tak za 2 godziny będzie już ciemno. Ale właśnie dopiero wróciłyśmy, Marietka zajęła łazienkę, więc ja mówię, szybciutko sobie nagram filmik. Później ja się będę odmaczała z tej morskiej wody. Ale chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę ludzie są wspaniali. Warto kochać ludzi, warto być do nich otwartym. To wszystko procentuje. Gdzie nie ruszymy się, zresztą czy w Polsce, czy teraz tutaj, czy gdziekolwiek byśmy nie były, no to 95% przypadków, jakie nas spotykają, nawet więcej, 98%, to są pozytywne sytuacje, miłe rozmowy z ludźmi. Ludzie otwierają się, opowiadają o swoim życiu, chętnie słuchają o naszym życiu, fajnie jest i to nie teraz, kiedy Marietka jest popularna. Mamy tak od zawsze, a już, znaczy od zawsze łatwość nawiązywania kontaktów, odkąd jestem muzułmanką, no to bardziej zwracałyśmy na siebie uwagę, jej uroda i moje zakrycie to zawsze taką robiło mega bombę zainteresowania nami. No teraz też jest zainteresowanie ze względu na Marietki, sławę, że tak powiem, ale nie zawsze się tu na tym opiera, bo też ludzie, nie wszyscy oglądają tego typu programy, nie wszyscy mają Instagram, nie siedzą w internetach tak jak my i po prostu, tak jak ze starych czasów, są po prostu mili i otwarci. Nie wiem, jak to się dzieje, jakiego trzeba mieć pecha, bądź jakie nastawienie do życia, żeby ciągle spotykać się z nieprzyjemnymi sytuacjami podczas kontaktów z ludźmi. Naprawdę warto się w takiej sytuacji zastanowić nad sobą i coś zmienić w swoim zachowaniu, bo naprawdę ludzie przyciągają się do siebie, mają potrzebę takiego kontaktu, bycia razem, rozmowy, poznawania, bo nawet jeżeli spotkamy Polaków, no wiadomo, tak, mój angielski jest not good, więc głównie po polsku mogę się dogadać, no wiadomo, jak jesteśmy w Polsce, spotykamy Polaków, rozmawiamy po polsku, ale tak jak teraz tutaj w Egipcie też spotykamy. I rozmawiamy głównie z Polakami. Super ekstra by było, jakbyśmy miały taki szerszy horyzont i mogły pogadać z ludźmi z innych krajów, no ale skupmy się na naszych Polakach. Są wspaniali, poznajemy ludzi z różnych miast, z różnymi wyznaniami, bo niekoniecznie to musi być Polak katolik, może być Polak prawosławny. Poznałyśmy górnika, co mnie w ogóle bardzo wzruszyło. Teraz też ludzi z Zamościa, bardzo miłych, fajnych, z synem, nastolatkiem, który rapuje. I wszędzie spotykamy się z pozytywnym odbiorem, z ciekawymi pytaniami, czasami powtarzalnymi, bo wiadomo, że te pytania się powtarzają, ale chętnie się na nie odpowiada. To jest też taka forma dała, jakby może no, ja tak stricte o islamie nie opowiadam, ale tak poniekąd to moje życie, które toczy się wokół tej religii, no to jest to taka, tak, każda taka rozmowa to jest też forma głoszenia islamu w pewien sposób, prawda? Bo jeżeli jestem muzułmanką, jestem chętna do rozmowy, opowiadam ludziom, nie obrażam się na ich ewentualne niezgrabne pytania, to oni też nastawiają się bardzo pozytywnie i tak cały czas się zastanawiam, bo nagrałam pierwszego dnia naszego urlopu, czy drugiego, no jakoś na początku filmik, którego jeszcze Wam nie wrzuciłam, wrzucę go po powrocie do kraju, bo tak nie chcę tutaj Wi-Fi ciągnąć hotelowego, a nie wiem, ile tam jeszcze internetu na kupionej karcie zostało, ale mówiłam tam o tym, żeby tutaj, że mogą tu przyjechać muzułmanki, dowartościować się, dobrze się czuć, bo będą pozytywnie odbierane. Też wspominałam o tym na relacji, dodałam ogólnie, że Polki. No już Pudelek o tym napisał.
napisał bardzo ładnie, jak cały czas nie ma co szczepiać się, bo uważam, że są dla mnie bardzo mili. Na pewno różnie to niektórzy odbiorą. Komentarzy nie czytałam ani jednego i nie mam zamiaru. Ale powiem to jeszcze raz, że naprawdę tutaj można się dowartościować, poczuć lepiej, bo ludzie są naprawdę bardzo życzliwi i nawet dzisiaj znajomy, którego poznałyśmy na statku, pan z Polski, z żoną, właśnie z synem w moim wieku, też mówi, że właśnie czuje się bardzo miło, bo wszyscy są dla niego bardzo mili, więc też nie chciałabym, żebym była odebrana jako jakaś naganiaczka. Jedźcie Polki do Egiptu, Habibi, Habibi, tak, tutaj będą na was czekać, bo to nie o to chodziło. Nie taki miałam cel przekazu. Zresztą kto mnie zna, kto mnie ogląda, no to i moje relacje, kto ogląda, bądź tylko filmiki, no to myślę, że skojarzył. Zresztą dodałam tam pół żartem, pół serio, no i Pudelek też o tym napisał, ale ja wiem, że każdy czyta jakby pod siebie, pod swoje wyobrażenia i tak wszystko odbiera. Dlatego tak tu trochę chciałam o tym wspomnieć. Ale no warto jest wyjeżdżać nie tylko dlatego, żeby poznawać świat, widzieć nowe, piękne miejsca, ale właśnie też poczuć, takim być trochę rozpieszczonym, a dlaczego nie? Poczuć życzliwość osób, lokalsów, którym zależy na nas jako na turystach, odwzajemnić tą życzliwość, bo to też nie jest sprawa jakby pewna, że to, że oni są dla nas mili, to my, no jako Polacy, skupmy się na Polakach, jesteśmy dla nich mili, bo ich często traktujemy z góry. I z tego, co tu zauważyłam i też opowiadali inni znajomi, to zdarza się, że Polacy traktują lokalnych, no głównie chłopaków, bo to chłopaki pracują, dziewczyny, tak, no nie widać ich w tych hotelach, to traktują ich z góry, czują się lepsi, a przecież my jesteśmy tacy sami jak oni, musimy pamiętać, że oni tu mogą, na przykład młodzi ludzie sobie dorabiać, a studiować, cokolwiek robić, to nie trzeba tutaj jakby wywyższać się, tylko trzeba szanować każdego człowieka, więc takie wyjazdy, gdzie nas dowartościowują i dobrze traktują, też są dla nas testem i możliwością wykazania się też taką i empatią, dobrym sercem, szacunkiem do drugiego człowieka. No i jeszcze też chciałam dodać, że jako muzułmanka, jak tu jestem, bo już o tym klepałam w tamtym filmiku, ale teraz tak troszeczkę z innej strony, to naprawdę ci ludzie bardzo się cieszą, tak jak już mówiłam, z tego, że jestem taką zakrytą muzułmanką. I ja z nich też taką pobudzam taki sens, bo oni często wstydzą się jakby tak przyznawać, że są muzułmanami, golą brody, dziewczyny zdejmują chustki przez tą sytuację, która była stworzona na świecie przed koronawirusem, bo teraz jakby nie słyszy się, jacy jesteśmy groźni, ale wcześniej wiadomo, muzułmanie no to największe zło na świecie. No i dużo osób się wstydzi przyznawać do tego, kim jest. A taka osoba jak ja dodaje im i pewności siebie i ich dowartościowuje jako wyznawców tej religii i też w nich pobudza, mam nadzieję, taką chęć wzrostu może w wierze. No, odbiór jest naprawdę niesamowity. Wszyscy są bardzo mili, bardzo się cieszą. Oczywiście i dla mnie są mili, dla Marietki, ale ja już tu teraz się skupiam na tym, że jestem muzułmanką, że to fajnie odbierają. I nie mogą się nadziwić. No, fajne to jest. No i co? To taki miał być przekaz dzisiaj. Przekaz, żebyśmy byli mili i nie czuli się lepsi, że jesteśmy Polakami z Europy, bo oni są tak samo wartościowymi ludźmi jak my. O tym trzeba pamiętać, że życzliwość zawsze oddaje życzliwość. Ja ostatnio, jak byłam z moją babcią lekarza, no i później poszłyśmy na bazarek, ona koniecznie chciała coś kupić. Ja tak trochę się tym denerwowałam, bo była trochę taka słaba, no ale tak na wierzchu na ten bazarek, ale i tak miałam stresik. No i byłam trochę właśnie przez to poddenerwowana i tak się niecierpliwiłam, że jedna pani strasznie długo kupuje, dwie marchewki, dwa selery, jedna pietruszka i tak tam trochę tak długo się nad tym zastanawiała. No i tam syknęłam ze dwa razy spontanicznie i tak sobie pomyślałam, że ona już mój odbiór osoby sobie zakoduje, że taka niecierpliwa, nieprzyjemna, być może schrzaniłam jej dzień, bo może myślała o mnie później i te moje złe emocje przeszły na nią i mam z tym wyrzuty sumienia, zresztą ja, no zdarza mi się, jak już wam mówiłam nieraz, być taka ogólnie mało sympatyczna, co wiem, że niektórym ciężko w to uwierzyć, wiadomo, że do was przychodzę na ogół, jak mam taki dobry nastrój, jestem tylko człowiekiem. Ale właśnie starajmy się i ja to mówię zawsze, to co mówię do was, to mówię też do mnie, głównie chyba do siebie, że jak już się nagadam tutaj, to potem muszę się hamować, nie? Cwaniak jestem.
ale hamujmy negatywne emocje, starajmy się być mili i to zawsze do nas wraca, zawsze. Nie wiem, czy już się pochwaliłam, że pływałam z żółwiami i z krową, pewnie tak. No, to tyle chyba. Piękny widok za mną. Tutaj w cieniu bardzo sympatycznie, wiatr ustał przez pierwsze dwa dni. To miałyśmy ogromny wiatr, ale też nam nie przeszkadzało. Wczoraj byłyśmy na wycieczce w Luksorze, więc był upał. Nie było w ogóle wiatru. Tam było około 30 stopni. No a dzisiaj pływałyśmy na statku, wiatrku nie było, było fajnie. Jutro też płyniemy na takie egipskie Malediwy. Zobaczymy, przepraszam, jak to tam będzie wyglądało. Ubolewam trochę, bo bardzo lubię żelki. Nie mam tutaj gdzie kupić żelków. W sklepie tym hotelowym żelki kosztują 100 tysięcy dolarów. Ale może jeszcze trafię jakiś sklepik, może jutro. Jest nadzieja. Bardzo gorąco Was pozdrawiam z Egiptu. Jak już wstawię filmik na YouTube'a, no to już będę nie w Egipcie, ale mam nadzieję, że nawet jak nie będziecie chcieli mnie słuchać, to bez głosu, z przyjemnością obejrzycie ten widok. A ja z działki chętnie Wam udostępniałam zieleń. No to teraz mogę trochę błękitnego nieba i palemki w tle przesłać z pozdrowieniami. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, całuję, życzę dużo zdrowia. Salam aleikum, bye!